jesteś już? Tak, tak, wszystko, widzę i git. Ja tu miałem tam jakiś problem z tym klientem, bo to się pierdoliło, więc tu będę tam 30 sekund po czasie, nie? Ale... Okay. Master się wyjebał. To jeszcze nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. I teraz tak. Zaczniemy sobie od Lightning Face'u, bo z tym tu jakby w tym live coachingu wyszedł twój jeden taki mocny nawyk, bardzo zły. Ja ci go za chwilę pokażę, ja tu przewinę mocno, bo jak tu znaleźć ten... Okej, czyli tak. Tu akurat zagrałeś dobrze, czyli dostaje graba Tristana, cyk, leci grab i ty bardzo dobrze reagujesz, ty w tym momencie powinieneś być na Kaisę i jej robić obrażenia. Czyli tak, biegniesz na nią, cyk. Pierwszy nawyk był taki, że Pike, ale dziś się przypomniało, że kurwa, ja muszę na Kaisę wchodzić. Czyli biegniesz na Kaisę, wy trade'a ogólnie to przegrywacie. Pierwszy level, ja mam tylko W, tak, nie? Więc to jest... Więc przegrywacie trade'a, bo masz W. Powinieneś to spingować w tej stanie, że masz W i ona powinna gdzieś tam grać. No ale przecież widziała, bo rzucałem na Reda, no ale to jest właśnie gold. Okej, dobra, ale to już to jest najmniej istotne. Ale dobra, reagujesz powiedzmy dobrze, że biegniesz na Kaisę. I teraz tak, powinno wejść od razu W, autoatak. Czyli jest W, on odbiega, okej. Okay. W tym momencie nie możesz bić Kaisy, to bijesz Pajka. Czyli autoatak, ruch. Autoatak, ruch. Tak jak powiedziałem, priorytetem jest Kaisa, bo jeżeli ona odbiegła, okej, okay, damage'y Pajka. W tym momencie powinien lecieć autoatak od ciebie. Okej, okay, chciałeś użyć, bo tam zginąłeś. Zobacz, w tej walce użyłeś tylko raz autoataku. Tylko raz. I to jest twój pierwszy rzecz do poprawy. Zobacz. Tak, tak, widziałem. Tam nie wszedł zaraz po W w Kaisę, bo tam tylko Aery strzeliło, a w Pajka poszło tylko raz. Była próba, więc... O, tu chyba był. A to była próba, tu mi schytnąłeś no. Pewnie. W tym momencie też masz ręcz na Kaisę. Nie, mam już dla ciebie taką poradę. Używaj przycisku A. Kiedy klikniesz A, ogólnie w ustawieniach LoL'a jest tak, w tych podstawowych, że jak klikniesz A, to ci się wyświetla taka kula. To jest twój zasięg. O, więc, nie wiedziałem tego. Więc dużo będzie prościej ci atakować, jeżeli będziesz klikał A. Jak klikniesz A, wyświetla ci się taka kula, taki twój zasięg i ty po prostu klikasz sobie z tym A, czyli A i lewy przycisk myszy. A, lewy przycisk myszy. To jest bardzo, bardzo proste, zaraz po sesji sobie to sprawdź, bo to robi zajebiście. Czemu lewy przycisk myszy? Proszę? Czemu lewy przycisk myszy? Bo lewym przyciskiem, bo kiedy klikniesz A, to ci się wyświetla taki jakby zasięg. I ty lewym przyciskiem myszy aktywujesz, że chcesz zatykować, tak jakby. A, rozumiem. No, czyli tak to działa. Okay. Dobra, czyli tutaj wiadomo o co chodzi. Powinno wejść więcej ataków na Kaisę. Nie weszło, trudno. Okej, okay, ale to jeszcze nic się nie dzieje. Czyli tu pierwszy błąd, więcej ataków. I tyle. Okej, okay, tu przerwałeś recall, fajnie. Jeszcze nawraca. Dobra. Przewijam, bo tu nie ma nic znaczącego. Lecie, tam W na połka. Okej, okay, spoko. Cały czas pierwszy level, nie? Więc... Już trzeci. Trzeci, sorry. Okej, tu się nic nie dzieje. Dobra, przepuszczowaliście. Ja to przewinę, nic nie dzieje. Wardik postawiony, spoko. Taki trochę silverowy, ale... I tu jest sytuacja, która jest kluczowa. Tak, wiem. Ale jakby ja... Nie chodzi mi o to, że ty się nie zblackshieldowałeś, to jest błąd, ale okej. Okay. Czyli tak, czyli tu leci hook. Zdarza się. Nie zblackshieldowałeś tego, zdarza się. I teraz tak. Nie, trochę się nie dało zblackshieldować. No, zobacz, jak to były ułamki sekund. Wiem. Jakby, no, niektórzy to blackshieldują, ale no... No, trzeba być fakerem, żeby to tak się dołożyć. Nie, no stałem przecież, wiesz, krok od krzaka. Dobra, no, ale to jest nieistotne. Istotne jest teraz, co się dzieje. I teraz powinno lecieć Q w Kaisę. Dokładnie. I u ciebie, w tym momencie. I u ciebie nie ma nawyku takiego, jakby ja ci powiem, jak twój mózg pracuje w takiej sytuacji. Twój mózg pracuje tak, że jeżeli ten gość jest bliżej i on ciebie stunuje, to on dla ciebie jest zagrożeniem. A ty ten myślenie musisz zmienić. Czyli jak on wchodzi w ciebie, i ciebie stunuje dwoma stunami, to ty pamiętaj, że
Trash, Leona, Pike, te wszystkie postacie po tym swoim stunie są chuja warte. One dają stuna. Gram Leoną, więc wiem, no. I to jest wszystko. Więc w tym momencie wy tego trade'a wygrywacie. Leci klatka Q plus Ignite i ona nie żyje. I to jest, jakby wryj sobie to teraz na pamięć, do głowy, bo tym będziesz kreował każdą linię. Ludzie w goldzie robią cholernie duży błąd. Wchodzą w supporta. I jednym prostym trikiem będziesz rozpierdalał każdego gościa w goldzie, w diamencie i platynie. Jak oni wchodzą w supporta, to wy w dwójkę wchodzicie w AD carry i zawsze wygracie. Zawsze, bo on jest damage dealerem. Obiecuję ci, że jak będą w ciebie wchodzić, jeżeli Tristana w tym momencie wskoczy tutaj, a ona wskoczy, jeżeli ty trafisz klatkę, to wy to rozpierdalacie. To tak, jeszcze W pod nogi i na rano. Pike, po pierwsze. Pike jest dużo mocniej. Ale Q jest... Czekaj, ale Q mam na 11 sekundach, tak? A jakie to ma znaczenie? A nie, teraz. Nie, jest aktywne. Tak. Okej, jest aktywne. A też jest aktywne. Daj mi kontrolę, bo to jest bardzo ważne, żeby to się utrwaliło, bo mówię, zaczniesz to robić i te gierki na linii staną, jakby zaczną się stawać bardzo proste. Więc Pike jest super tanki, sam sobie jest jakby mega tanki championem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, po stunie on aktywuje Aftershocka. Zobacz jego Magic Resist, zobacz jego Armor. Ja ci powiem, pokażę co ty zrobiłeś w tym momencie. I widzisz taką klatkę. Po pierwsze, on nie jest damage dealerem, więc on się cieszy z tej klatki. Po drugie, ty go smyrgasz po dupie takim czymś. Więc prosta zasada. Nie fokusujmy supporta. Supporta możemy fokusować tylko i wyłącznie wtedy, kiedy to są free obrażenia. Na zasadzie, że oni w nas wchodzą i to nie jest all in, tylko wchodzą w nas lekko. To my możemy tam w niego rzucić jakąś tam, nie wiem, auto-atak, jakiś W. Ale wbij twoje najważniejsze umiejętności zawsze w AD carry. Jeżeli nie walniesz najważniejszych umiejętności w AD carry, to przegracie. Czyli jeżeli tu Pike wali swoje najważniejsze umiejętności... No tak, teraz jak to widzę, to przy to było proste. I jeb, Q, W, Ignite, nara, kuźwa, ja bym jej połowę HP zabrał. Ale jak tłumaczyć, że nawet w sytuacjach, w których nie będzie prosto rzucić QW... Okej, ja ci dam przykład. Wyobraź sobie, że stoisz tutaj, a ona stoi tutaj. Co zrobisz? Bo nie masz nie masz jak tracić QW. No zobacz, ty stoisz... Nie no, trafię, no przecież to są moje są niebieskie. Dobra, pojebało mi się. Powiedzmy, że ona stoi tu, a ty stoisz tu. Co zrobisz? Dostajesz w tym miejscu stuna. Kajsa stoi tu. Co robisz ze swoimi umiejętnościami? Rzucasz Pajka, czy w Miona, czy co rzucasz? No, zależy od sytuacji, ale ja bardzo często nauczyłem się od ciebie, że nawet warto byłoby, wiesz, splashować, żeby rzucić dobre QW, tak? I tyle, no. Okej, to ma sens, ale wyobraź sobie sytuację, bo to jest proste. Kaisa stoi za Minionem, a ty dostajesz stuna tutaj. I jak reagujesz ze swoimi skillami? Okej, Black Shield rzucony, ale co z tymi umiejętnościami? No pewnie W bym w nią rzucił, tak? Klatki bym nie rzucił. Okej, i to jest bardzo ważne. Ty czekasz z klatką. Broń cię, Panie Boże, żebyś rzucił tą klatkę na Pajka. Klatka na Pajka, przegrałeś walkę i cię zabijają. Nawet jeżeli ona stoi tu, trzymaj tą klatkę. Trzymaj, rzuć te W, rzuć auto-atak, trzymaj klatkę. Ona podejdzie, leci ku, wygrałeś trade'a. Mówię, z tą prostą rzeczą rozpierdolisz każdy lane fight, każdy. Bo nawet na diamencie ludzie robią błąd, że wchodzą w supporta. Okej. Ja bardzo nie ona po prostu nie miała jak odskoczyć, bo ona chyba nie wzięła skoku. Może. Dobra, co mi pan zrobić? Nie, tu staram się jej przytrzymać tą linię, widziałeś, że trochę przytankowałem tą linię, żeby ona HP nie straciła, bo miałem zamiar wrócić, nie? No więc lepiej, żebym ja stracił tam, nie wiem, 150 HP, powracam, nie? Teraz nie biegniesz na mida z prostej przyczyny. Nie ma twojego midlanera, więc ty nie masz tam co robić. Więc biegniesz po prostu na linię, żeby jak najszybciej ją suportować. Bo też trochę dzisiaj porozmawiamy o tym, jak roamować, bo też miałeś z tym problem i nie do końca rozumiałeś dlaczego, więc już tłumaczę, że w tym momencie nie roamujemy, bo po pierwsze nie ma midlanera,
a po drugie Tristana meczapuje Kaisę, więc ona nas potrzebuje. Ona nie jest tutaj w położeniu w jakimś bezpiecznym. Ona przegrywa, Pike tu biegnie, więc tu lepiej pobiec na linię i po prostu być pewnym, że ona się nie wyjebie. Ale ja to przewinę. No tam widzisz, wchodzą w moje W, kasa wpada. To okay, jest to takie... jest fajne. To jest fajne, że Pike tak, to mi wtedy powiedziałeś to i ja po prostu po tym zagrałem, mówię, kurwa, jedna klatka w ogóle rozwala cały ten taki, jak to się mówi, nie init, tylko engage? No, cały engage po prostu mi rozwala, nie? To jest prosta zasada, oni wchodzą w nią, ty wchodzisz w Kaisę i zobacz, wygraliście trade'a. Popatrz na ich tak, nawet na hapsie, na wszystkim. No. Zobacz, ten i ten versus to gówno i wygraliście trade'a. Bo oni tego trade'a sforsowali. Oni weszli na pałę. Poleciała klatka QW, super. I bardzo ważne jest to, że ty się nie biłeś dalej. Ja ci to powiedziałem, już wystarczy, zobacz. To jest super, super ważne. Widać to, ja powiedziałem, wystarczy. Ty mówisz wystarczy, a ja się tu W wcisnąłem pod nogi. Tak, o, nie, W jest fajne, W jest fajne. Ale 99% ludzi, łącznie z tobą, może by weszli tutaj, no bo myślą sobie, dobra, ma klatkę, teraz sobie podejdę i pierdyknę autoatak. Autoatak kosztuje ci tu śmierć. Dlaczego? Podchodzisz tu, w to miejsce, klatka schodzi, ona używa QW, nie żyjesz. Więc jeżeli jesteśmy do tyłu, ogólnie, jakby podkreślę, jeżeli my byśmy byli jakby na event w goldzie, albo byśmy mieli na Tristanie itemy, to w tym momencie, po tym QW, Tristana wskakuje i wy zabijacie. Ale że jesteście do tyłu, to robicie lekki poke, okej, okay, wystarczy. Dobra. To jest pink ward, fajny pink ward. Ten pink ward jest, jakby może nie zrobiłeś to umyślnie, ale ten pink ward jest w idealnym momencie. Master jest blisko bota. Ludzie stawiają to jest jedno, a dwa, wiesz, ja lubię mieć pinki w tym momencie, jeżeli mam takich ludzi, którzy gankują typu Kain. Bo wiesz, Kain ci może podejść tam przy rzece i wiesz, przez skałę przeskoczyć. Tu byś mógł to zgeneralizować, że tak naprawdę możesz mieć zawsze tego pinka, ale mi chodzi o to, że pink ward, ja mówię teraz typowo o pink wardzie. Ja wiem, to jest ewidentnie taki magnes znowu dla mastera. Magnes patrzy, znaczy Jig patrzy teraz, zrobi sobie tam reda. Chodzi mi o to, że jeżeli ty tego pinka postawisz, kiedy master będzie tu, Pike podchodzi i go niszczy, on jest chuja wart. Więc mówię ci po prostu przestrogę, że ludzie, wszyscy suporci na jakichś tam niższych dywizjach stawiają pinka, kiedy ten ping jest niepotrzebny. Czyli jak master jest gdzieś, kurwa, w lesie, na topie, na midzie, po co nam ten pink ward? Ten pink ward za 30 sekund zostanie zniszczony. Więc dobry support wie, kiedy tego pinka postawić. On widzi, że master jest w okolicach, stawia pinka. A nie stawia pinka, kiedy master jest na topie. Bo to jest 75 golda i te 75 golda można spamować i je tracić, albo można postawić tego pinka w odpowiednim momencie i za chwilę dostać killa. Więc to, czy ty dostajesz ganki, czy nie, czy one są pomyślne, czy nie, w dużym stopniu zależy od tego, jak stawiasz pinki. Bo jeżeli master jest na topie, stawiasz pinka i ty go tracisz, po czym on idzie bazę i biegnie na bota, a ty pinka nie masz, to sorry, winę tu. To jak ty chcesz dostać ganka, skoro ty kurwa pinka postawiłeś, kiedy on nie był potrzebny? Oni ci go zniszczyli, teraz ten ping jest potrzebny, a ty go nie masz. Rozumiesz? To jest kasa. Dobra, lecimy dalej. Troszeczkę tutaj ci pokażę. Tak, tak. Tu master, okay, jest fajny pink ward, master tu wchodzi. I teraz musi z twojej strony być. Ja już biegnę. Ale widzisz, on już jest tu. Więc skoro ale on Trista. Jest tu, ty powinieneś być Trista. W tej samej linii. Nie, Trista nie followuje. O nie bój się, ona ma skok. Tu powinna lecieć już klatka na Pajka, cokolwiek. Nawet jeżeli to będzie klatka na Pajka, cokolwiek, ale ona musi wejść. Zobacz, klatka. Zobacz. On jest tutaj, w tej linii, a ty jesteś tu. Ty jesteś po prostu zbyt do tyłu. Ty jesteś za nim. Już klatka, patrz. Klatka tu. Ale ci powiem, dlaczego te klatki nie latają. Bo ty się boisz rzucać klatki. Więc to, co ci powiedziałem co ci powiedziałem na live coachingu. Napierdalaj tymi klatkami jak szalony. Ucz się trafiać te klatki,
Bo jeżeli ty na linii wychodzisz z założenia, nie rzucam klatki, bo jak nie trafię, to w nas wejdą, to ty nigdy ich nie będziesz trafiał. Ty się ucz je trafiać, a jak jej nie trafisz, to wtedy robisz taki ruch i jest po problemie. Ale te klatki mają latać. Bo jak ty maksujesz skill, tego nie używasz na linii, to w ogóle go kurwa nie maksuj. Rozumiesz? Więc te klatki mają furgać jak szalone. Dobra, my to pamiętamy. Kupujesz itemy i teraz powinieneś chyba na mida? Czy nie? A nie, biegniesz na bota, bo po temacie potrzebuje. Okej, to jest zrozumiałe. Żeby gdzieś tam się bałem po tą Tristanę. Chociaż jak mam bić 4, to tu powinieneś błąd. Więc tak, więc tutaj się skupmy na tym, gdzie pobić i dlaczego. A więc tak, master wchodzi na ganka. Nie zginęła. Nie, dobra, nie zginęła. Okej, mój błąd. No bo pojdajcie, ale ona nie. Ona dobra, przeżyła. Okej, mój błąd. Ona nie zginęła, więc tu można twierdzić, że nie wiem, boisz się o Tristanę lub coś. No bo jeszcze to za chwilę będzie wracała Kajsa. Tak. Ona je powie. Powiedzmy, że to ok. Dobra. Wy nie możecie zacząć do bazy. Pamiętaj, priorytetem w roamingu jest to, że roamujesz, kiedy twój AD carry jest bezpieczny. Kiedy nie masz nic do roboty, kiedy twój AD carry jest bezpieczny. Bo co z tego, że my tu zdobędziemy wizję albo killa, jak my tu stracimy pół towera, Tristana i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli chcemy robić przewagę tutaj, to się upewnimy, że nam się bot nie wyjebie. To jest taki dekalog, jeśli chodzi o roaming. Dobra, okej, teraz jest fajnie to, że ty biegniesz na mida, bo nie masz co kupić tak naprawdę, nie masz golda, biegniesz na mida, stawiasz ping warda. Okej, ten ping ward powinien być zawsze połączony z takim wardem. Ty stawiasz warda tutaj, co nie jest do końca dobre. Warda, jeżeli w pixel bushu stoi ping ward, to twój ward powinien stać tutaj bądź tutaj. Ten ward jest głęboki. A ten ward jest totalnie easy do postawienia. Tego warda stawiasz sobie stąd, tutaj i on pokazuje ci tak naprawdę to miejsce. Czyli w tą stronę, w tą stronę i w tą stronę. Jeżeli wiesz, gdzie jest przeciwnik, nie boisz się, bo ktoś cię coveruje, to wbiegasz sobie tu. W tym momencie nikt ci nie coveruje, w tym momencie nie ma... No to przede wszystkim nie wiem nawet, gdzie jest dżungler w tym momencie, więc też nie wiem, w tym momencie dżungler. Po prostu boisz się, więc stawiasz... Bo wystarczyło, żeby mi się, wiesz, dżungler gdzieś zapalił pod ich redem czy na topie, to bym pewnie wrzucił tego takiego deep warda, nie? Ale takie dwa wardy to jest must be, w tym momencie stawiasz wizję po prawej stronie dla twojego midlanera, nie może być lepiej. Tu straciłeś czas. Tutaj wynikło to, jakby to wynikło z tego, że nie rzuciłeś okiem na to. Po postawieniu ping warda, po pierwsze, primo, jak biegniesz na linię, to zerknij na tą mapę, bo widzieliśmy, że Diana rekaluje. Więc tu powinno być tak. Zbiegnięcie, ping ward, cofnięcie. Ty tu straciłeś parę sekund, przez to, że nie zerknąłeś na to i nie widziałeś Diana w bazie, to straciłeś parę sekund na kółeczko. Może straciłeś parę sekund na kółeczko, kosztowało cię to, że tu tracisz expa na miniona. Pyk. Okay. Więc dużo obserwacji minimapy, kiedy zbiegasz i analizy, czy Diana tam jest, czy tam jest Anivia, co tam się dzieje. Dobra, wrócimy sobie do linii na chwilę. Tu z Blackshieldem dałeś ciała. Na nią poszedł Blackshield. A nie, ty nie masz Blackshielda. Okej, czyli tu masz, czekaj, 15 sekund, 14, 13, 12, 3. Ty tu dałeś ciała z jedną rzeczą. Nie mam ważnej umiejętności, nie podchodzę. Tak samo jak jest z klatką. Rzuciłem klatkę, nie trafiłem. No tak, widzisz, że master czeka, nie? No tak, no ale to, że ty tu... I on tu też był 3-4 sekundy temu. I on tu jest zaspany. Cofnij kawałeczek. Czekaj. Bo on tu powinien biec. Znaczy inaczej.
Tak, on tu powinien biec, ale ty też tu odjebałeś, wiesz, z tą klatką, z tym. Więc tak, to jest prawda, że on tu powinien biec, ale też jest prawdą, że ty tutaj po prostu jesteś za głęboko, jak na fakt, że nie masz maksimum. Jak już, to powinien jesteś tutaj, za minionami. On wybiegł zaraz po tym, on nie zrobił tutaj takiego dużego błędu, bo on wybiegł zaraz po tym, jak dostałeś klatkę. Ten master tu czekał na twój ruch, czyli on stoi w krzaku i czeka na Q, na baita, ale to, że ty dostałeś hooka, to już nie jego wina. No, on wybiegł, jak ty dostałeś hooka, to on zaraz po tym wybiegł, więc on nie zrobił tu jakiegoś dużego błędu, bo on zareagował... Ja czuję stun, dopiero R i już nie zdążyłem stopwatcha wcisnąć, no tak. Nie? Bo to było dobra, do ugrania, brakło na bardzo niewiele, żeby stopić. Ten roaming jest bardzo, bardzo ważny. Biegnij na midę dlaczego? Bo ty stale nie potrzebuję, bo nie mam nic do roboty na bocie. Więc biegnę na mida po co? Po to, aby zgankować, po to, aby zrobić wizję, po to, aby się tam pojawić i w razie czego walczyć. I gwarantuję ci, że setki razy, jak ty tam po prostu pobiegniesz, rzucisz dwa wardy, takie, jak ci powiedziałem wcześniej, czyli cyk, cyk, to nie zdziw się, jak w międzyczasie tu się rozpocznie walka, a ty biegasz z dupy strony, czyli zawsze gankujemy mida za pleców, cyk, klatka, jesteś na pozycji, jesteś w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, robisz zajebistą robotę. Okej, tu przebiegasz, tu w mojej prezie. Tu ten ward, niepotrzebny. To jest idealna sytuacja, w której możesz wejść do enemy dżungli. Dlaczego? Widzieliśmy, gdzie był Kane, widzieliśmy, co się stało. Było bity, wycofuje. Tak, nie? Pyk, wardzik. Tu, po tym wardzie, powinieneś pobiec do mastera. On się wyśle, dał łapać jego błąd. Okej. Okay. Wracasz na linię, to jest bardzo dobre. Tristana podjebała trochę. A ja ci też powiem przy okazji coś. To, co zrobiłeś tutaj, to był typowy misclick. Czekaj. Mam na myśli auto-attack, zobacz. Biegniesz tu, ugu. I ty w tym momencie, pamiętam, chciałeś zrobić auto-attack, ale misclicknąłeś. I twoja postać pobiegła jak bezwładna. Więc, żeby nie misclickować, po pierwsze, ustaw sobie kursor na 100. To ma wielki. A po drugie, wejdź na custom game'a i naucz się atakować klikając A. Czyli A lepiej ci z myszy. A lepiej ci z myszy. Zawsze ci się pojawi ten kursor, czy może ten zasięg i nie jest możliwe mi skliknąć. Nie jest możliwe. A to jest bardzo. A żeby sprostować. To nie jest coś typu jak masz wolną chwilę, to zrób, bo to będzie fajny bonusik w swoim gameplayu. To jest coś typu. Jak ty tego nie robisz, to ty nie istniejesz na bocie. Nie istniejesz. Bicie autoatakami jako support to jest totalna podstawa. Jeżeli tu będzie 2 na 2, raz, dwa, raz, dwa i oni w dwójkę będą bili twojego AD carry, a twój AD carry tylko będzie bił ich, ty nie będziesz robił obrażeń, to jest katastrofa. Zobacz, 120 obrażeń, a dobra, zrób inaczej. Ona ma 140, a ty masz 70. To jest połowa jej obrażeń. I te autoataki są szczególnie ważne na laning phase. W late game'ie one smyrgają, ale w early game'ie pierwszy level, drugi, trzeci, czwarty, ten autoataki robią w chuj obrażeń. Robią bardzo dużo obrażeń. Ja wiem, dlatego ja na przykład z Soną robię bardzo dużą przewagę na początku na linii. Mi ogólnie się rozchodzi o każdego supporta. Nieważne, czy to jest melee, czy to jest range. Dlatego nie bez kozery się mówi, że range support ma potencjalnie lepszy połóg, czasami lepsze trady. Dlatego, że po prostu, jeżeli będzie 2 na 2 i Leona wejdzie, a załóżmy, Tristana odfleszuje, to Leona już nie będzie bija z autoataków. A Morgana może. Morgana nieustannie może atakować. Dobra. Zresztą na przykład, bo my tu mamy jeszcze
parę rzeczy do ogarnięcia. Mówię, dużo fajnie rzeczy tutaj się zmieniło. Tu ten błąd, że brak Black Shielda, to pamiętasz? Mhm. Że po flashu musi być Black Shield nałożony na ciebie. Jeżeli chcesz robić combo flash ultimate. Ja to mocno przewinę, bo tutaj na laning face już chyba wszystko zostało. Wyczerpany temat został. Tu się znowu Trista da wyłapać. Tu tylko też jeden błąd. Chyba ze złym Q na zły target. Czyli tu jest to jest to, okej. Okay. Tu musi lecieć Q na Kaisę w tym momencie. Musi. A, sorry, na cooldown, dobra, na cooldown. Okej, okay, jest tu na cooldownie. Tak, więc sięgnąłem. Gdyby było wcześniej, no to jest szansa, że turret bym jeszcze pomógł. Dobra, nie ma tematu, okej. Okay. Dobra. Baza. Znowu na mida, bo Tristana jest bezpieczna. Na nikogo się nie bije, ona to po prostu pusznie. Więc biegniemy na mida. I teraz tak. Nigdy nie gankuj stąd. Stąd możesz gankować, jeżeli przeciwnik jest w takiej pozycji. Gra do dołu. Z jakiejś przyczyny, nie wiadomo jakiej. Ganki zawsze stąd. Dlaczego? Bo ludzie na tym poziomie nie obserwują minimapy i jak im wybiegniesz za pleców, to oni nawet się nie będą widzieć. A co dopiero twoje klatki za ściany, gdzieś tu z kąta. Więc twoim nawykiem powinno być wbiegnięcie, pink ward. W tym przypadku pink ward, podbiegnięcie, to rzucasz w prawo, na górę stawiasz warda. Zobacz, jeden prosty ruch daje ci wizję na całą dolną dżunglę. Czyli sadzonka w prawą stronę, w stronę grompa, żeby zobaczyć, czy gość jest na grompie. Czy ten blue nie pada, coś mi? Tak, i ward w górną część lasu. I twoja drużyna, macie wizję. Zauważ, że wizja tego typu, na przykład, raz, dwa, nie daje wizji tylko w lesie. Daje wizję na całą mapę. Tak. Plus daje ci wizję też na bota. Ty nie potrzebujesz mieć takiej wizji. Tak, ja wiem. To mnie nauczyłeś. Poza tym ta wizja, którą pokazałeś 15 sekund temu, ona tak naprawdę jest też wizją dla topa. Dokładnie. Bo top lane wie. Dokładnie. Tam nie ma dżunglera. Widzisz tu znowu ten błąd. Zobacz, ten ward pokazuje nam tyle. Gdybyś postawił go tutaj, tak. To pokazał nam tyle. Nie potrzebuj... Okej, okay, no to jest nauczka, no dobra. Nie potrzebuj mieć warda w tym krzaku. Ale ten ward już fajny. Bardziej preferuję warda tu. Zauważ, że... No wiem, całe skrzyżowanie widać. Zobacz. Jestem dżunglerem. Robię wilki, gankuję mida. Zobacz, ty dwa małe błędy, a te wardy są chuja warte. Jestem dżunglerem, gankuję mida stąd. Robię wilki, gankuję mida stąd. Ten ward by się tego pozbył i ten ward też by o to zahaczył, o tą drogę, widzisz? Mhm. Więc mówię, raz, dwa. Jeżeli nie możesz wejść tutaj, okej, okay, to też są dwie ważne też rzeczy. Jeżeli nie możemy wejść głęboko, bo się boimy, dajemy warda tu, a jeżeli boimy się wejść tam, dajemy warda tu. Okay. To są głębokie. Wiesz, Morgana ma tą zaletę, że ona ma dobry disengage w tym, że rzuca klatkę i ma te 2 sekundy, żeby uciec, nie? Ewentualnie jak ktoś miał jakiś dokładnie, potem ma Black Shielda na jakiegoś graba czy coś, więc to jest spokojnie. Pamiętaj, spoko, że Morganom sprawdzasz krzaki z W. Czyli tak. Tu dajesz te W. Jak tam ktoś będzie, to po prostu dostaniesz z niego golda. Prawda? I poleci AR. Nie dostanę golda, bo golda zostaje tylko wtedy, jak ktoś jest koło mnie. Będzie obok ciebie. Jak obok ciebie? Skoro ty stoisz tu. Nie, tu ale planę, żebyś dostał golda, twój teammate musi być koło ciebie. Tak? Tak, nie, przeczytaj to sobie opis itemu. Przeczytaj opis itemu. Poczekaj. Zakład? Czy magic spell against your bleeding? If there is energy. No tak. Dobra, masz rację, no. Widzisz, ja też się uczę. No. Dobra, wszystko jasne. Tak. Ale AR-y poleci, tak? Aery poleci, no to już coś będzie, nie? No i też możemy klatką sprawdzać.
klatka tutaj. Co, ta klatka to jest taki, kurna, wiesz, as, nie? Tak sypanie tymi asami. Tu znowu Black Shield zawiódł. Tak. Tu w ogóle chyba na nim rzuciłem Black Shielda. No. Tak, zobacz, na... Bo, tak, tak, on... ale to nie ma znaczenia, polećmy dalej. To są takie... Jakby się wiesz, że klatki zawodzą, więc tu nie ma sensu się tym rozwodzić. Po prostu, no, więcej bierzemy Morganom, to sprawi, no, to nie ma wielkiej filozofii. No fajnie, że na żadnych boostów nie została, jednak nie jest jakimś takim, wiesz, permabanem, nie? Mhm. Dobra, zobaczmy sobie, co się dzieje tutaj. Biegniesz na bota. Tak. Co jest błędem. Ja tu wskazałem ci, żebyś zbiegł na mida, okej. Okay. Zobacz, gdyby ten Kane tu uciekał, to zobacz, gdzie ty jesteś. Ja go zamykam, no. A ty tu mogłeś być 5 sekund wcześniej. Jak gdybyś nie pobiegł tutaj, tylko byłbyś... Tak, ale ty tu... potem krzyknąłeś, że jednak nie, bo oni się tam biją. To był chyba ten moment. Nie pamiętam, ale chodzi mi o to, że faktycznie tu warto być. Mhm. Ten ward, gówno. Nigdy nie stawiaj tak warda. Ten ward powinien stać tutaj. Zobacz, jeżeli mamy warda tutaj, to po co nam, jakby no... Taki ward da nam dużo, dużo, dużo więcej. Ten ward nie daje nam nic. Tak naprawdę w to miejsce jest Diana, w to miejsce powinno polecieć W. Zobacz sobie. A jeżeli by było puste W, to powinienem wejść dalej i postawić warda tam. Co ci pokażę? Każdy dobry jungler i każdy dobry gracz, tak jak ci powiedziałem, co powiedziałem minutę temu, tylko ganki za pleców. Tylko. Mhm. Zobacz tutaj. Twój ward jest gówno wart. Gank, Diana nie żyje. Taki ward z tej strony, tylko. I takie dwa wardy z tej strony tylko. Mhm. Ty teraz postawisz warda też chyba z tej strony. W ogóle absurdem. Bo mamy tu wizję, więc po co nam ten? Potrzebujemy taką. No mówię, okay. Jeśli chodzi o ward na midlane, raz, dwa. Z drugiej strony, raz, dwa. No wszystko jest. Głębsze, tak jak się to się nazywa ten krzak? Głębszy jest jeszcze ward tutaj i tutaj. Tak, jak się nazywa ten krzak na rzece? A najgłębszy raz, dwa. Okay. Jak się nazywa ten mały krzaczek na rzece? Pixelbush. Pixelbush. Jest tak mały, że mówimy na niego po prostu Pixelbush. Teraz tu jest taka klatka, bardzo fajnie. Jest mini, robi presję, okej. Okay. Tu już jest koniec gry generalnie. Jeżeli ten gość wziął inhibitor w tej minucie, to zobacz, jeżeli oni nie mają inhibitora, a Baron staje za 30 sekund, to nic prostszego jak pod rejku zrobić bazę i pójść tam. Mhm. Ja tu też popełniłem błąd, ja nie widziałem tego i ja ci za chwilę powiedziałem, żebyś zrobił wizję w dolnej dżungli. Zobacz, ty teraz pobiegniesz tam i zrobisz tą wizję. Ta wizja jest chuja warta. Bo my tu nie mamy nic, wokół czego chcemy grać. Jakby mamy mid tower, ale... Mamy mid tower, ale bardziej nam się przydawidzę tutaj. Czyli teraz robimy bardzo duży błąd. Biegamy w dżunglę za chwilę, w której my nie chcemy być. My chcemy być w tej dżungli. My tu chcemy położyć wardy i my to chcemy rushować. Ten inhibitor daje nam free barona. Wejście w tą dżunglę było totalnie bez sensu, strata czasu. Master powinien sklirować to i to powinno być już robione. Z tymi postaciami to ginie w sekundę, nawet w tej minucie. Więc mówię, Drake widzę, że jest 19.30, baza, pink ward, ward jeden, drugi i gra wokół tego, plus gra wokół towera na midzie. Tak, więc mi się też czasem zdarza, jak jest dobry Baron, że ja, wiesz, czy Drake, że ja czekam, żeby ich zatrzymać, moją klatką na przykład. Oni, wiesz, biegną rozpędzeni, chcą tam zrushować naszego Barona, bo wiedzą, że robimy Barona, a nagle wpadają na lecącą klatkę z Morgany. Tak. No to automatycznie krok w tył, nie? I ja tam ugrywam sekundę, dwie, nie? No. Zobacz, ten ward też jest bez sensu. Dwa poprawne wardy w tej dżungli. Pyk i pyk. Nie ma innych. Okay. Tej, pyk i pyk. Mhm. Dobra, w tym momencie tu straci, na to straciliśmy 2 minuty.
2 minuty już, już w dupę są. A inhibitor za chwilę stanie. My mogliśmy grę kończyć right now. Ale nie kończymy jej, bo niepotrzebnie pobiegliśmy tutaj. Faza, teraz w końcu się obudziliśmy. Okej, okay. Fajny pink ward. Choć, jak mam być 4, ten pink ward, zrobiliśmy błąd. Ten pink ward powinien stać tutaj. Dlaczego? Po pierwsze, w przeciągu ostatnich 5 minut żaden przeciwnik tutaj nie wchodził. No. Więc lepiej jest postawić, jakby lepiej jest użyć nawet tego sweepera, to gówno, tutaj, przebiec sobie cyk i tu postawić pinka. Dlaczego ten pink się nam bardziej przyda? Bo lepiej się kampi jako drużyna tutaj niż tutaj. Mm-hmm. Więc jak generalnie, jak się boimy przeciwnika, pink ward jest tu ok. Jeżeli my sramy na nich, to ten pink ward taki głęboki jest lepszy. Ale ok, tu powinien stać ward 1, tu powinien stać ward 2. To jest idealny przykład Vizzy. Raz, dwa, pink ward i tu powinien jeszcze pink stać. Tu daliśmy tylko ciała, bo ten twój pink ward powinien stać tutaj. Ale... Tadam! Mamy drugiego. I widzisz, jeżeli ty za chwilę z drużyną pobiegniecie tutaj, to ty masz tego cholernego pinka. W normalnej grze byś go nie miał, stałbyś na wardzie, dostałbyś hooka, wyjebalibyście się, wzięliby barona. Więc te wardy się naprawdę przydają. Polecimy sobie tematem. W tym momencie jest 4 minuty. Inhibitor za chwilę wstaje, czyli staci 4 minuty na to. I teraz tak, jak biegłeś z bazy po wizję, to już powinieneś pisać Trynda bot and we play around. Ja pisałem. No, nie zadziałało. Tym razem nie zadziałało. Jest tu walka, tu nas powłapują, coś tam, ja tamtędy uciekam. Tak, straciliście wizję, trzeba ją odbudować. Czyli, żeby odbudować wizję, krok pierwszy push, krok drugi zejście. Walki, istotne, push i zejście, zobacz. A ty mi tu krzyczałeś więcej, spuszczuj więcej, nie? Ale zobacz, tam już nie było bezpiecznie dochodzenie, moim zdaniem. Może tam było te kół jeszcze rzucić, ale mniejsza o to. Dobra, masz jednego warda, ten jeden ward powinien być tu. A najlepiej... tu bądź tu. Pamiętaj, jeżeli boimy się wchodzić tam, taki ward też jest ok. Stąd, tu, bez problemu. Mówię pyk, pyk i to już jest coś. To jest taka bliska wizja, głębsza tam i drugi wierzcie. Wiadomo. Ty tu niestety masz tylko jednego warda, ok. Udało ci się wejść. I to jest to. To jest chleb powszedni grania wokół barona. Stoi pink ward, stoi pink ward. Albo kampicie tu, albo kampicie tu. W tym momencie tu jest bezpieczniej, bo nie wiecie, gdzie jest przeciwnik. Każdy support chce postawić wizję. Pike też to robi. Niestety Pike nie nauczył się, że najpierw trzeba spuszować. Bo co mu da push? Jeżeli Pike spuszuje tutaj, albo Kaisa by podbiegła i zaczęłaby brać tower, to co ty byś zrobił? Ty byś z Dianą zaczął panikować, brońmy tower. Więc najpierw zróbmy tutaj presję. Gdy wy się wycofacie, Pike może wejść. Pike tego nie wiedział. Pike wchodzi, ginie na wyższym poziomie, albo na przyzwoitym poziomie, albo w grze, w której Tristana nie byłaby debilem, już były bez ogródek. Ona by po prostu tu stała z wami. Pike ginie, Baron, koniec gry. Tristana troluje, Barona nie ma. Nawet bez Mastera, na takim poziomie, ja bym to niejednokrotnie robił. Tyle poprzedni. Puszy mida, zrób wizję, fejtuj, zabij. To co robi Diana? No ja bym tych wardów nie dotykał. Pamiętaj, nie niszcz tak wardów, kiedy chcesz robić barona. Zniszczenie tych wardów powie drużynie, że ktoś ich zniszczył. Czyli powie drużynie, że ktoś jest w picie. Więc nie one sobie stoją. Jakby jak chcesz je zniszczyć tylko i wyłącznie dla golda, okej. Okay. Ale jeżeli chcesz robić barona, bo niejednokrotnie widziałem, że ludzie robią barona, a tu ktoś niszczy te wardy. Martwe. Bez sens.
Dobra, baza, usunąłeś baza, super. Tristana puszczuje mida, super. Po midzie powinna pójść na Tabarona. Widzisz, ten pinkor by się tutaj przydał. Mm. Ale okej, mamy ten. Ja tu coś failuję. Ale to jeszcze to. Ale patrz, tam midzie ciągle jest. Okej, żeby było jasne dla ciebie, bo ja teraz jeden magiczny przycisk. To jest ich wizja. Mhm. Jesteś pokażę. Przewidziałem o 5 minut do tyłu. Oni tak grają. Ja bym tego barona kurwa zrobił już 4 razy. 4 razy, patrz, oni tak grają. Od 20. Ja to pokażę ci jeszcze lepiej, żeby to ci utkwiło w głowie. 21 minuta. Oni tak grają. Macie Mastera i Trynamera, oni w dwóch mogą tego barona robić. Zobacz. Oni tak grają. Tak grają ludzie na goldzie, diamencie, platynie. To nie tylko gold, to jest diament. Tak ludzie grają na diamencie. Zobacz. Ten Kane tu był, on tu przebiegał. On nie zostawił żadnego warda. Oni tak grają. To najlepszy przykład tego, że tego barona się robi na takich poziomach w sekundę. Ja mogę mieć najgorszą grę w życiu, mogę mieć 0-10. Jeden mój dobry call, bo wiem, że oni tak grają i to jest po grze. Widzisz, jak oni stawiają wardy. Oni się boją wyjść poza tą linię. Dlaczego? Bo tu stoi ping ward i tam stoi ping ward. I jeżeli tu by nie stał też ping ward, to oni w ogóle już nic nie zrobią. Oni tak ciągle grają. Patrz ich wardy, one nigdzie nie działają. Patrz, tu zajebiście red trinketa używasz. Gdy wbiegasz na rzekę, używaj red trinketa. Zajebiście użyty red trinket. Patrz to. Patrz co robi niszczenie wardów. To jest ich wizja. I wyobraź sobie, że ktoś, kto nie wie tego, patrz, jest na przykład Master robi barona, a ty tego nie wiesz i bijesz wardy, bo chcesz sobie golda 30 zgarnąć. Ja ci pokażę, co się dzieje. A ich wardy i tak nie działają przy pinku. Patrz. Bicie tych wardów pokazuje wizję na ciebie. Więc jeżeli ktoś będzie te wardy bił, to oni widzą barona, mimo tego, że oni nie mają wardów, mają niedziałające wardy, to Diana te wardy aktywuje przez to, że je bije. Ona je bije. Wyobraź sobie, że Master bije barona i on ma 1000 HP. Tu wskakuje jungler, bierze barona i jest koniec gry. Więc nie bij tych wardów. Oczywiście, jeżeli robisz barona, bo jeżeli go nie robisz, to je weź, nie? Ale jak tego barona bijesz, to po prostu nie zniszczysz. Ja, tu się jakoś uratowała, nie też. A to jest ciągle ich wizja. Brak wizji. No oni tu teraz mają tego pinka, także... A i to był nas tu się zbugowało. No ale to jest ciągle ich brak wizji. To jest ich brak wizji. Nic nie widzą. To jest też dla ciebie już tak na szybko. Zobacz to. Zobacz jaką mają wizję na midzie. W momencie, w którym linia jest nieprzepuszowana lub jest na środku. Zobacz jak ich wizja się skróci po prostym triku zwanym przepuszczy mida i dopiero wtedy rób wizję. Zobacz. Zobacz jak ich wizja się skróci. Patrz na mida. Widzisz wizję na midzie? Zniknęła. Mm-hmm. Teraz wiesz dlaczego tak ważna jest wizja na midzie? Okej. Okay. Boże, przepuszczowanie mida? Oni nie mają wizji już ani tu, ani tu. Jeszcze jak im tu zniszczycie wizję przedtem, to już w ogóle ich nie mają. Więc tak ma być mid, tak ma wyglądać mid. Z waszej perspektywy, okay. Tak. Dobra. Tu finalnie Master skapnął się, że przecież on jest, ten baron jest darmowy. Finalnie skapnęli. To mogło się zdarzyć w 22. Mm-hmm. Ale lepiej później niż wcale. To jest fajny ryb. Braku organizacji. To ratowanie tego Tryndy. Fajnie to wyszło, bo odciąłem Kane'a od pójścia na Tryna. No, fajnie to wyszło. Dobra. On już zrobił ruch w kierunku Tryna, który był po ulcie, ale zobaczył, że biegnie Morgana z Erką, to mi nie wpieprzam się, no bo... Diana wzięła killa na bocie, drugi hit pada, trzeci.
Powiem tak. Life coachingi robią zajebistą robotę. I takie łączenie life coachingu z powtórką z tego life coachingu robi zajebistą robotę. Bo ja widziałem, co ty masz w bani. Jak ty robiłeś tu misklik, jak ty biegłeś, ja obserwowałem każdy twój ruch. Ja siedziałem tobie w głowie i widziałem, co ty robisz. I więc gdzieś tam to jest zajebisty odnośnik do tego, żeby gdzieś tam w pigułce wejść tego replaya i gdzieś tam w pigułce ci to wszystko nawinąć i przypomnieć, co jest nie tak. I wyszło bardzo dużo baboli. Więc masz nad czym pracować. Jest nad czym pracować i bardzo, bardzo się cieszę, że to wyszło, bo mówię, to co my dzisiaj... Nie, no mega. To co przerobiliśmy na laning face'ie równa się wygrany laning face. To co przerobiliśmy wokół Barona, to równa się frigierka. To co zrobi... No, to ta sesja jest takim kanonem bycia supportem. Wygranie laning face'u poprzez dobre trady, poprzez dobre walki, tworzenie odpowiedniej wizji, odpowiednie roamy, odpowiedni baron, gra kończy się w 20 minut. Więc spoko robota na dzisiaj i nawet zrobiliśmy chwilę dłużej, ale myślę, że było warto. Więc no, jak masz tam pytanko... Nie, no mega, dzięki, że zrobiliśmy to do końca, bo żeśmy się tam, kurna, wiesz, rozwinęli, a faktycznie żeśmy zamknęli jakiś etap. No powiem ci, dużo, dużo myślenia, to roamowanie na ten moment, te lepsze wardy, engage z, nie wiem, typem, wiesz, tam flash RQ, żeby tego Black Shielda rzucać na siebie, tak jak tam to sfailowałem, klatkę cały czas próbować obsadzić w AD carry. No, widzę teraz po prostu te momenty, które zatrzymujesz, a ja mówię, kurwa, czemu ta klatka nie leci na AD carry? Przecież on aż po prostu ma taki wielki transparent na sobie. Weź mi rzuć ku, nie? Ale po prostu jak grasz, to tego nie widzisz, nie? Skupiasz się, tak jak mówisz, na tym, co jest bliżej, co potencjalnie wydaje cię zagrożeniem, a tak naprawdę nim nie jest. I, no tak. I to jest takie... No tak nasz mózg działa, nie? Że wchodzi na spalek, no to pak jest zagrożeniem, co nie? Tak, a Pike zrobił 2 stuny, jak Kajsa była odcięta, no to nic nie zrobiła, tak? I tak to jest, ale no staram się jakieś takie, wiesz, zagrania robić. Zdarza mi się właśnie często gdzieś tam z flashem QR wejść, jak mam stopwatch, czy mam już zonie i to przynosi, mój AD carry jest często zdziwiony, kurna, nie pisze, well play, GG, nie? Bo on w ogóle widać, że w szoku jest, że ktoś tak agresywnie potrafił zagrać, że flash Q, nie? I no tak, ale jest, widzisz, to jest masakra, nie? Ja widzę u ciebie kolosalny postęp w grze, bo to jak ty zaczynałeś grać, jaki byłeś ograniczony, że ty tylko jeden bohater, jedna rzecz, jedna taktyka, jeden schemat, no. A teraz ty masz otwarty umysł, ty łapiesz tą wiedzę, ty się rozwijasz sam, ty sam zauważasz swoje błędy i to wygląda o niebo lepiej. Także ja i tak jestem mega, mega dumny, bo gdzieś tam idzie to do przodu i mówię, ta wiedza jest wszystkim. Tu nie, naprawdę nie trzeba być bogiem mechanicznym. Naprawdę można mieć słaby refleks i można tych Black Shieldów nie rzucać, można misować coś tam. To jest nieważne. To przyjdzie, tak, ale na totalu zrobić. Tak, na totalu zrobisz parę dobrych zagrań, które po prostu zrobią przewagę, albo tą wizję zrobisz, coś tam. No widzisz, po tych rozmowach, co wtedy graliśmy, to była Sona do usrania, Sona z ciasteczkami, z butami, a nagle się pojawiła u mnie Sona z linią Inspiration, tą żółtą, żeby był cooldown. Aha, Erki. Aha, chodzi ci o lewą stronę, ty masz na prawej kluczą. Stronie, masz precyzję. Tak. Precyzję, że takedowny i zmniejszają R-kę i jak fajnie, wiesz, idą dobre teamfighty, to ja mam R-kę co 30 sekund. No, przeciwnik trzeba, jest w szoku, nie? Ile razy piszą, what the fuck, kurwa, jaki jest tam rejestr tej R-ki na Sonie, to jest tam outplay w ogóle i tam, wiesz, drą się, kurna, na szałcie, nie? A ja 40% CDR-a plus zrobione precision, nie? Runka, który tam, wiesz, no 20% skróca rejus, kurczę, wiesz, cooldownu, który normalnie jest 60, po jednym tym zabiciu już masz, kurde, 48, po kolejnym masz 40, po kolejnym masz 32. Czy takedowny bierzesz, masz 32 rejusu kuźwa na RC. No to wiesz, to jest mega, nie? No to robię. Ktoś...
No i właśnie tego typu, a wiesz, nie wpadłbym na taką, na taki build. Skąd się w ogóle Lulu wzięła, którą zacząłem grać? Budowanie, wiesz, Lulu na Zeką ja ci wiesz, powiedziałem, przez to myślenie. Na początku, jak tam miesiące temu zaczynaliśmy ze sobą gdzieś tam współpracę, to ci mówiłem, że ja cię nie będę uczył, jak na zasadzie zrób to i to zadziała, tylko ja cię nauczę League of Legends. I zauważ, że to ja ciebie nie uczyłem, jak grać Lulu, ja ciebie nie uczyłem tych rzeczy, ale chodzi mi o to, że jeżeli przekazuję ci pewną wiedzę i ty zaczynasz rozumieć League of Legends, to ty nawet pichniesz mastera jebanego na supporta i ty i tak wykrujesz, i tak zrobisz wizję, i tak shotkolujesz Barona, no ty masz tą wiedzę i ty z tą wiedzą ogólną jesteś w stanie gdzieś tam sam się uczyć tak naprawdę i sam łapać gdzieś tam te rzeczy, które gdzieś tam chcesz testować, czy jakieś nowe triczki, to gra. Więc mówię, ja największy fail zrobiłem, nie wiem, 30 gier temu. Mam skina DJ Sona i ona podobnie wyglądała i kliknąłem, kurna, Mafia Jinx. I zadowolony, poszedłem się odlać, kurwa, tu zaczyna się gra? A kurwa, czemu ja mam Jinx, nie? No i po prostu w lobby coś źle kliknąłem, nie? Bo to mam bardzo mało postaci na tym koncie, więc Jinx była gdzieś blisko Sony i kurde, tak po prostu kliknąłem, nie? No ale przyjąłem taktykę właśnie od razu. Złoty itemek do farmy, do tego, do supporta i wizja. Byłem taką, wiesz, rzucającą kurwa klatki i Jinx, która robiła wizję na mapie. Fart, trafiłem na zajebisty team. Nie dałem powodów do tego, żeby sfidować i zrobiłem nadal swoją robotę. Robiąc kurwa supporta na Jinxie. Useless. Robiłem tylko wizję, rzucałem klatki, znaczy te gryzaki i rzucałem te slowy. Czasem jakąś R-ką wspomogłem. Nie? No, czyli tak naprawdę najgorsza rzecz, jaką mogłem zrobić. Nie? Ale wizja była i to ugrało. Nie? Tak jak powiedziałem, tak, możesz mieć najgorszą grę w życiu. Jak masz wiedzę, to i tak shotkolujesz i tak zrobisz takie rzeczy, żeby tą grę wygrać. Więc no... To jest takie podsumowanie tak naprawdę dzisiejszej sesji. Masz się czym zająć, także sugeruję, abyś teraz sobie gdzieś tam pograł z tą wiedzą, gdzieś tam ją zaimplementował, gdzieś tam o niej pomyślał. I jeżeli będziesz chciał, oczywiście będziemy sobie lecieć z tematem dalej, ale najpierw wtedy pograj, bo dziś było dużo fajnych rzeczy odnośnie laning face'u, ogólnie midgame'u, baronów, no dzisiaj było wszystko. Wszystkie gdzieś tam twoje brudy wyszły i bardzo dobrze, bo teraz sobie pograsz jakiś czas i gdzieś to zaprocentuje mocno. Tak, nie, no wiesz co, teraz ja potrzebuję przynajmniej 2-3 dni, żeby sobie, wiesz, pocykać, też jest Wszystkich Świętych, więc nie wiem, czy tam wyjeżdżasz, nie wyjeżdżasz. Tak, wierzę, odezwij się po prostu tam do mnie gdzieś, nie wiem, w sobotę, w niedzielę, jak wrócisz, jak będziesz dostępny, to po prostu atakujemy z kolejnym po prostu, czy live'em, czy nie live'em, czy tak, to już tam zadecydujesz sam i po prostu jedziemy, bo widzę, że to po prostu już przynosi fajne efekty, ale to trzeba pograć, to jedna gra nic nie da, tak, bo jedną grę dopiero potem, wiesz, analizujesz, drugą, piątą, a ja zagram 20 i dopiero zaczynam się przekonywać właśnie do... I dopiero widzę różnicę. Kurwa, kazało mi to kół maksować. Ja pierdolę z dupy. Pierwsza. No. Druga. O, w trzeciej. O, w czwartej. W siódmej. Ej, nie, no kurwa, to działa, nie? W piętnastej. No trochę mi to maksowanie E nie pasuje. W dwudziestej. No jednak to SW na poziomie Golda po równym, to dopiero daje fajny efekt. Ale to dopiero zrobisz po 20 kurna meczach, gdzie testujesz, bo wiadomo, że mecz meczowi jest nierówny. Inaczej patrzysz na meczu, który, wiesz, jesteś strasznie do przodu, inaczej patrzysz na meczu, w którym jesteś od razu, wiesz, zgankowany, udupiony, grasz z jakimiś warzywami, to potem nie masz takiego pełnego obrazu, czy to zadziałało, czy to nie zadziałało, nie? Więc wiesz, o co chodzi, nie? Piotrek, dzięki piękne, udanego popołudnia ci życzę. Jesteśmy in touch, tak, jak to się mówi. W kontakcie, też miłego popołudnia życzę.